Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień wiosenny. Wiosenny? Gdzie? No właśnie. To nie żart. Za mną, jak widzicie, gdy nagrywam ten materiał przed samymi świętami, leży śnieg. Jest 0 stopni. Nawet lód jest pod stopami. No, mówię, niezłą mamy wiosnę. Kwiecień niekoniecznie nas ucieszył. No i taka właśnie raczej zimowa pogoda nieźle nam dała popalić. No ale możemy liczyć na pewną poprawę sytuacji. Jakby wiosna chyba całkiem się na nas nie obraziła. Mam nadzieję, że jednak pokaże jakieś swoje bardziej przyjazne oblicze. Może nie jakieś piękne, słoneczne, bo chyba takiej fajnej pogody to szybko nie będzie. No ale ta zima trochę w tym kwietniu no nie za bardzo nas cieszy. No cóż, cieszymy się mimo wszystko jednak wiosną, jakkolwiek ona wygląda. W kalendarzu postęp jej widać i w naturze też będzie ją widać, więc trudno, kwiecień jest miesiącem kapryśnym, jak wiemy. Ze względu oczywiście na to, że baran jest znakiem kapryśnym, dynamicznym. Czasem pokazuje ognistą swoją naturę, dynamiczną, marsową, ciepłą, ale i bywa różnie, jak widać. W naszym klimacie jest kapryśnym miesiącem. No dobra, co nas ciekawego czeka w tym poświątecznym, trochę częściowo świątecznym, no bo poniedziałek wielkanocny, śmigus dyngus, jeszcze też tygodniu. We wtorek, zaraz po świętach, Wenus wkracza w znak bliźniąt. No, była sobie w byku, bardzo fajnym znaku dla Wenus. Znaku, który Wenus bardzo lubi, w końcu jest to władztwo. Teraz wkracza w sferę Merkurego, który rządzi bliźniętami. Wenus w sferze Merkurego nabiera ochoty na kontakty towarzyskie, relacje, nowe znajomości, spotkania. Zresztą Wenus bardzo ładnie widać teraz przy zachodzie słońca. Jeśli mamy dobrą pogodę i nie ma chmur na niebie, to bardzo ładnie ją widać przed zachodem słońca, bo jest mocno dalej niż baran, więc widać ją bardzo fajnie jako gwiazdę wieczorną, więc możemy ją ładnie obserwować. No i będąc w tej sferze Merkurego, powiedzmy, bliźniąt, zachęca nas do rozmów, kontaktów, spotkań, odrabiania zaległości towarzyskich, rozmawiania. W końcu człowiek to komunikacja odgrywa w naszym jakby życiu ogromnie ważną rolę. Wymieniamy się, rozmawiamy, flirtujemy, dogadujemy, negocjujemy. To wszystko oczywiście w jakimś tam sensie bardzo dobrze opisuje Wenus w znaku bliźniąt. Dokładnie w tym samym dniu, we wtorek, ta wspomniana przeze mnie Wenus znajdzie się w bardzo miłym, harmonijnym trygonie z Plutonem. Wenus wprawdzie Plutona nie lubi, no bo Pluton, można powiedzieć, w dawnej astrologii Mars, bo Pluton przejął władztwo nad Skorpionem, a kiedyś był to Mars. Mówi się w astrologii tradycyjnej, że Wenus nie lubi Marsa. No bo Wenus z Marsem ma relacje, powiedzmy, napięte. Więc z Plutonem też, żeby nie powiedzieć gorzej. W końcu Persefona została porwana do świata zmarłych przez Hadesa Plutona. Ale tutaj będzie trygon, czyli harmonijna relacja. Co się stanie, kiedy Wenus, symbolizująca piękno, przyjemność, szczęście, zabawę, relaks, flirt, wejdzie w harmonijną relację z ponurym, mrocznym Plutonem? No, może z tego narodzić się głębia namiętności seksualnych, zwłaszcza erotyczno-miłosnych. W końcu Wenus, która zasila się energią Plutona, zostaje się jakby pod wpływ pewnej mocy, którą, no właśnie, ten mit o Persefonie, czy o Inanie, która babilońskie Inanie, czy Isztar, w tych bogi, które zeszły do świata podziemi, jest wiele mitów w dziejach ludzkości. Izyda, która zeszła do podziemi. No, wiele jest tych opowieści o boginiach schodzących do świata zmarłych podziemi, mroku i cienia. No i jeżeli ona wchodzi do mroku i cienia, to doświadcza tam przemiany, transformacji wewnętrznej. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że wielu z nas poczuje napływ energii seksualnej. No w końcu wiosna to taki czas, kiedy ta
moc erotyczna, seksualna bardzo, bardzo silnie się budzi. To jest najlepszy czas od strony seksualnej, energetyki seksualnej. To też mówi chińska medycyna, że właśnie wiosną najlepsze, najlepiej jakby ta nasza potencja seksualna jest najsilniejsza. No i Wenus, właśnie zasilana tym trygonem Plutona, doświadcza tej takiej mocy seksualnej, tej mocy transformacyjnej, która sprawia, że kobieca energia związana z przyjemnością, zabawą, seksem nabiera takiej głębokiej pasji. Kojarzy nam się to z różnymi wschodnimi ścieżkami, bardzo głębokimi, jak tantra, której kobieca moc staje się energią Shakti, jak to się mówi, czyli kobiecy wymiar, boski wymiar, kobiecy wymiar boskości, energia Shakti, czyli te wszystkie boginie, żony, małżonki bogów indyjskich, Shakti, Sarasvati, Parvati, Durga i tak dalej. Czyli ta właśnie Wenus nabiera tej energii, mocy, transformacji, co czyni ją silną, mocną. Taką przypominającą trochę boginię Kali. Mroczną, straszną w mitologii indyjskiej, ale też miłosierną, jak mówią mity. Czyli mającą w sobie wymiar uzdrawiania. A zatem ta Wenus ma taki wymiar uzdrawiania zaraz po świętach. Bardzo nam się to przyda, przejedzeni. Trochę przepici może niektórzy. Zjedliśmy dużo tłustego, słodkiego, więc energia uzdrawiania, ruchu, transformacji bardzo nam się przyda. W zdrowym ciele zdrowy duch. We środę fantastyczny tranzyt. Słońce przejdzie przez Jowisza. Czy to jest dzień? No, jeden z lepszych dni w roku na podejmowanie różnych ważnych decyzji życiowych. Bo jeżeli ktoś we środę coś zrobi ważnego, podejmie jakąś ważną decyzję, uruchomi jakieś przedsięwzięcie, coś zainicjuje, to będzie mieć Słońce w koniunkcji z Jowiszem w tymże horoskopie. Więc warto w tym dniu coś robić. Oczywiście, no, w zgodzie z astrologią elekcyjną, no to nie tylko dzień, bo nawet mając tak bardzo dobry dzień, możemy sobie zrobić paskudny horoskop, jeśli zaczniemy nie o właściwej godzinie. Więc dzień generalnie fantastyczny, ale no, diabeł kryje się w szczegółach i tutaj tak samo. Zrobienie dobrego horoskopu elekcyjnego, czyli czegoś, co zaczynamy, uruchamiamy, to jest wielka sztuka. No ale to już musimy się skonsultować z zawodowym astrologiem albo dobrze sprawdzić, jak nam się ustawiają planety w domach, ascendent, ale to już jest inna opowieść. Tak czy inaczej, świetny dzień, bardzo dobra energia, energia kreacji, ruchu, działania, mocy, optymizmu, wiary w pozytywną stronę życia, energii tworzącej, budującej, realizującej różne pomysły, różne koncepcje, plany. Bardzo dobry dzień na również robienie rzeczy ryzykownych i trudnych. No bo jak Jowisz nam sprzyja, a Jowisz związany jest ze szczęściem, no to możemy liczyć na to, że to szczęście nam będzie sprzyjać w różny sposób. Czyli na przykład, kiedy będziemy musieli podjąć jakieś ryzykowne działania, trudne, gdzie z reguły szczęście nam nie sprzyjało, to w tym momencie będzie ono bardzo, bardzo dla nas korzystne. Dobry dzień na egzaminy, na rozmowy kwalifikacyjne, negocjacje biznesowe, czyli wszystkie takie działania, których no mamy być skuteczni, tacy błyskotliwi, efektowni. W piątek już niestety gorzej trochę po tych takich w sumie nawet całkiem sympatycznych układach. Wenus znajdzie się w kwadraturze z Saturnem, co akurat nie służy. Wenus nie lubi Saturna, więc najogólniej. Kwadratura jest aspektem nieharmonijnym, niesprzyjającym. I Wenus, która lubi przyjemność, komfort, zabawę, seks, lekkość. A tu Saturn, stary, kulawy, tak, starzec, kulawy, brzydki, paskudny. Wenus go nie lubiła, nie lubiła Kronosa. Więc, no co tu dużo mówić. Niezbyt miły aspekt, raczej zniechęcający. Więc w piątek możemy mieć takie poczucie takiego troszeczkę zmęczenia, znużenia, co niektórzy odczują w postaci również jakichś takich zachowań niezbyt przyjemnych, znudzenia, lenistwa, wyczerpania, znużenia, energetycznego wyczerpania i takiego po prostu też poczucia, że trochę tej mało przyjemności mamy w życiu. Może brak słońca, brak jakiego ciepła trochę też się odezwie. No ale ten tydzień będzie trochę łaskawszy, więc może nie będzie tak źle oczywiście. Więc czekamy na tą piękną odsłonę wiosny. A jak będziemy czekać na piękną odsłonę wiosny, to przy okazji możemy na przykład 19 kwietnia o godzinie 19 zerknąć sobie, zobaczyć, czy macie wolny czas, bo o 19
właśnie 19 kwietnia. Kolejny drugie spotkanie z cyklu Historia Astrologii, które organizuje Koło Porównawcze Studiów Religioznawczych Buddologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc tutaj będziemy wchodzili w taki aspekt bardziej trochę historyczny, bardziej naukowy, teoretyczny, dzieje astrologii. Będę omawiał starożytny Rzym i Grecję, co się wtedy ciekawego działo, jeśli chodzi o dzieje astrologii, historię astrologii, jak rozwijał się zodiak, bardzo ciekawy temat, który wydaje nam się taki oczywisty, a nie jest wcale taki oczywisty. Więc zapraszam serdecznie. Link jest obecny na Facebooku u mnie, więc zapraszam Was na Facebooka, zajrzyjcie, zobaczcie, co tam się dzieje. Zapraszam serdecznie. 26 kwietnia o 20 Astro Life, miłość i seksualność w horoskopie. Czyli gdzie mieści się nasza miłosna sfera, wiosna w końcu, czas miłości i tak dalej. Więc bardzo nas to ciekawi. W astrolewie będę mówił o tym, na co zwracamy uwagę w astrologii, w horoskopie, patrząc na aspekt erotyczny, miłosny, seksualny. To jest bardzo ciekawe. I to będzie wstęp do warsztatu, który będzie miał miejsce 13 maja. To jest sobota, od godziny 10 do 17 pracujemy właśnie za wymiarem miłości, seksualności. Miłość, seksualność, związek, relacje, partnerstwo, bliskość, intymność. To jest temat tego warsztatu. Pracujemy w zamkniętej grupie. Zdaje się, że tylko 5 miejsc jeszcze jest, nie pamiętam dokładnie, ale niewiele. Więc to jest tylko zamknięta grupa, nieduża, w której pracujemy z horoskopami właśnie uczestników. Pracujemy z wymiarem właśnie miłości, seksualności, relacji, budowania więzi, przyjemności, doświadczenia, przyjemności. I to zapraszam Was bardzo serdecznie na ten warsztat. Fajne spotkanie z własną przyjemnością i miłością. Zapraszam również, mimo że do jesieni jeszcze sporo czasu, 21 września w Nałęczowie organizujemy warsztat wyjazdowy Droga Życia, druga edycja. Od 21 do 24 września można się już zapisywać na ten warsztat. Ilość miejsc jest ograniczona. Już mamy kilka zgłoszeń, więc też ci, którzy chcą sprawdzić, przekonać się, zobaczyć, doświadczyć, jaka jest ich droga życia, dokąd zmierzają, gdzie się pogubili w tych swoich ścieżkach, dokąd chcą, podążają na swoich drogach życiowych w oparciu o horoskop, astrologię. Zapraszam Was serdecznie do studiowania tego tematu. Więc pracujemy, jest to warsztat online. Ten wyjazd jest wyjazdowy. Online jest blisko, teraz niedaleko. Więc w Nałęczowie pracujemy przez ten czas w cudownym miejscu, które jest uzdrowiskiem. Cudowna energia. Pierwszy warsztat poszedł bardzo fajnie. Zapraszam Was na kolejny. No i zapraszam na moją stronę www.solarus.pl. Odnowiliśmy horoskopy, dział horoskopów, takich, no po prostu tych dla znaków. Możecie sobie zajrzeć na solarius.pl, więc który jest w portalu ezoter.pl. Przebudowujemy portal ezoter.pl, który był, czy jest nadal, czy był portalem odpowiedzialnym, czy skoncentrowanym na różnych duchowych, psychologicznych, rozwojowych zdarzeniach, eventach, i zaczyna się przebudowa tego portalu i o rewitalizacja. Dziękuję serdecznie. Zapraszam za tydzień.